Dzień dobry. Tym razem zabrałem Państwa na ulicę Płatowcową 6 w Łodzi pod budynek, gdzie kiedyś znajdowało się kino Sojusz. Kina w Łodzi były skategoryzowane. Pierwsze otwierały, że tak powiem, tutaj czołówkę peletonu kina premierowe. Po nich następowała kategoria kin pierwszej kategorii, drugiej kategorii. A trzeciej to już było całkowicie na samym końcu kina, no o takiej bardzo słabej jakości. Nie było wiele tych kin. O ile pamiętam, to właśnie Sojusz się zaliczał właśnie do nich. Czajka kino w Kochanówku, też Państwu pokażę kilka migawek z tego miejsca. A dlaczego akurat tutaj dzisiaj dotarłem? Nie wiem, czy ten zwyczaj jest dalej kultywowany, takich wycieczek filmowych. Podstawówkach czy w innych szkołach. W każdym bądź razie, kiedy ja uczęszczałem do szkoły podstawowej, no to co jakiś czas, raz na kwartał, może na dwa miesiące, wybieraliśmy się gdzieś do kina. Pierwsza moja wycieczka, którą zapamiętałem, taka klasowa, to właśnie była tutaj, do kina Sojusz, na film Awantura o Basie. Opowieść tę, tak prawdziwą jak wiosna i tak pełną radosnych uśmiechów jak pogodny dzień, musimy z serdecznym żalem serca rozpocząć wspomnieniem zdarzeń bolesnych i smutnych. W podstawie bestsellera książki Kornela Makuszyńskiego o tym samym tytule. Zanim przejdę tutaj do samego filmu, to jeszcze powiem coś o tym miejscu właśnie, o ulicy Płatowcowej. Mieszkając na Teofilowie, żeby się dostać do tego miejsca, trzeba przejść właśnie przez dzielnicę, która zwie się Złotno. I tutaj starsi nas zawsze straszyli cyganami. Zupełnie niepotrzebnie, bo tutaj cyganie, którzy mieszkali rzeczywiście na Złotnie, oni nie byli groźni. O wiele groźniejsi byli mieszkańcy właśnie Złotna, inni mieszkańcy Złotna, nie cyganie, którzy na przykład, powiem Państwu taką ciekawostkę, przytoczę taki przykład, co to znaczyło, jeżeli się kogoś spotkało starszego i silniejszego, który powiedział podskocz. Dlaczego podskocz? Ano, dlatego, że w momencie, kiedy nosiło się drobniaki w kieszeni, kieszenie były takie dosyć obszerne, to w momencie, kiedy się podskoczyło, to było słychać brzęk tych moniaków, czyli ten, kto zaczepił, już wiedział, że warto było tego chłopaczka przeszukać na okoliczność właśnie zdobycia jakichś drobnych. I tak w ten sposób nie docierało się do kina, a jeżeli się docierało, to z pustymi kieszeniami, czyli już nie było na bilet, można było się wrócić. Film czarno-biały, który powstał w 1959 roku, daleko od współczesnych czasów, w reżyserii pani Marii Kaniewskiej. Kostiumy zaprojektował do tego filmu nie kto inny jak Jan Marcin Szancer, którego znamy z tych pięknych ilustracji do książek dla dzieci. Na długo, a w zasadzie do dzisiaj, zapamiętałem taką scenę, kiedy tam zagubiona dziewczynka jest odprowadzana na dworzec do pociągu i kogoś tam proszą, żeby zaopiekowali się tą małą w drodze do Krakowa. I tam w tym przedziale siedzi człowiek o takim wyglądzie, no takiego, nie wiem, seryjnego mordercy. Później dowiadujemy się, że jest to aktor. I tenże pan wypowiada z gazety taką jakąś złowrogą kwestię. Rozwal mu pysk i pruj mu flaki. W Krakowie na dworcu ktoś się po nią zgłosi. Dobrze, dobrze, proszę. Żegnaj się, Basiu. Rozwal mu pysk i pruj mu flaki. Tak zowią się z krwawego chrztu. Gaskoński. Niech pan przestanie gadać głupstwa i niech pan przestanie palić papierosa. Co? Przez te parę godzin mógłby pan się chyba wstrzymać od palenia. No, to zrobiło na mnie wrażenie. Zrobiło na wrażenie na tyle, żeby zapamiętać, a potem sprawdzić, skąd bierze się, skąd wzięły się te słowa. Obecnie w tym budynku znajduje się drukarnia. Tu jest sala, ja już nie pamiętam, czy ta sala już wtedy była, czy to była część kina. Nie wiem, nie pamiętam, po prostu chyba tak. Sala taneczna obecnie. Nawet miałem okazję być tutaj na chrzcinach kiedyś, dawno, dawno. Dosłownie, ja nie wiem, 500-800 metrów. Rozpoczyna się teren, gdzie dawniej znajdował się poligon. I zaraz Państwa tam zabiorę i opowiem, kto to rozwalał pyski, pruł flaki. Ten dystans z Teofilowa na poligon pokonywaliśmy oczywiście pieszo.
Muszę sprawdzić, ile to jest na mapie. Według mnie to może być jakieś 2-3 km. Na tym poligonie podczas okupacji na strzelnicy, do której za chwileczkę Państwa zaprowadzę, Niemcy dokonywali egzekucji na Polakach i grzebali w lesie właśnie tutaj przy poligonie. Nastały czasy komunizmu i Służba Bezpieczeństwa UB również mordowała tutaj naszych patriotów i chowała w bezimiennych mogiłach na terenie poligonu. Trwają prace badawcze, tutaj IPN przez cały czas szuka, odkopano jakieś kości, zidentyfikowano nawet ofiary tych egzekucji niemieckich, natomiast tych późniejszych jest właśnie jakoś trudno dociec, tam chyba były też ekshumacje jakieś tajne po drodze. W każdym bądź razie na pewno poszukiwanie dotyczą też naszego tutaj bohatera Warszyca, który został w 1947 roku zamordowany i właśnie podobno tutaj pogrzebany. O tym przypomina ta tablica, która jest umieszczona na tym dużym głazie narzutowym. Mogę śmiało zaliczyć się w poczet szczęśliwców. A z czego to moje szczęście wynikało? Wynikało z tego, że wychowałem się. Najpiękniejsze lata mojego życia spędziłem na Teofilowie. Dlaczego Teofilów był takim szczególnym, dobrym miejscem? Bo kończyły się bloki i zaczynały się tereny wiejskie. Co to oznacza? Sady, pola, sady, gdzie można było jeść agrest, czereśnie, oczywiście kradnąc tak komuś, czy z pola ziemniaki, które piekliśmy w górkach. O tych górkach jeszcze na pewno Państwu wspomnę, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe miejsce. Chociażby bliskość tego poligonu. Nie lada atrakcja dla młodych takich ludzi, którzy wychowali się na czterech pancernych, Klosie i innych Sztyrlicach. No to wszystko, co związane było z militariami, z wojskowością, no to przyciągało jak magnes. Można było tutaj zobaczyć makiety takie jakichś czołgów, może nie tyle co czołgów, co jakichś transporterów. No to wszystko po prostu było jak z filmu, tak? To, co obecnie Państwo oglądacie, to są budynki właśnie poligonowe. Tutaj była, oprócz strażnicy, to było takie zaplecze strzelnicy, taki budynek gospodarczy. I tutaj też trzymano psy, to były wilki, owczarki niemieckie. I my przychodziliśmy stamtąd, wchodziliśmy na poligon. On nie był ogrodzony, jeżeli nawet był ogrodzony, to tam zawsze znaleźliśmy jakieś przejście. I tam była taka brzezinka i między tymi drzewami właśnie przechodziliśmy tędy. I stąd strażnik spuścił właśnie psa. Widząc nas, że wchodzimy tam na nasyp, to po prostu ten pies nas dogonił i kolega był na tyle rozsądny, że uciekł do góry na nasyp, a ja biegłem pod nasypem. No i tam właśnie ten pies, ten owczarek niemiecki mnie dopadł i mocno poszarpał mi nogę. Ja nie wiem, czasami bywa tak, że ktoś, komu coś takiego się wydarzy, to potem jest to trauma na całe życie, boi się psów i tak dalej, i tak dalej. No, nie, jakoś to tam rozsądku ani jakiegoś moresu nie nauczyło. No, mam respekt wobec psów, no chociażby teraz też takiego wilka mijałem. No, nie powiem, że lekceważę zwierzęta takie agresywne. Natomiast kocham psy. To nic nie zmieniło w stosunku do tych czworonożnych przyjaciół. Gdzie tylko uda mi się spotkać jakiegoś pieska, to chętnie do niego zagaduję. Także ta przygoda tutaj z tym wilkiem, który mnie pogryzł do krwi. Potem bałem się przyznać mamie, bo nie wiedziałem, czy nie powinienem właśnie dostać jakiegoś zastrzyku z surowicy, czy nie wiem, czy nie powinni mi dać coś przeciwko wściekliźnie. Ale wiedziałem, że te zastrzyki są bardzo bolesne, bo tam kolega kiedyś pogryziony przez wiewiórkę przeszedł serię takich zastrzyków. Stąd też wolałem zamilczeć. Czy to było rozsądne z mojej strony? No nie wiem. No żyję do tej pory. Żadnych oznak wścieklizny nie wykazuje. Także ten pies musiał być szczepiony. Dawno mnie tu nie było. Z nieukrywanym wzruszeniem spaceruję po tych miejscach. I tak z rozrzewnieniem przyglądam się tym strzelnicom, bo właśnie znajduje się na strzelnicy. Tamten teren też jest taki pofałdowany ze względu na to, że tam były okopy. Słychać było prawdziwe strzały i można było znaleźć łuski. Takie legendy miejskie istniały już wtedy. Wielu tam chłopców się chwaliło, albo że słyszało takie opowieści, albo sami w tym uczestniczyli,
że ktoś, powiedzmy, znalazł prawdziwy granat, tak? Przyniósł granat na Teofilów, a potem była interwencja i tak dalej. No, wątpię, śmiem wątpić w to, żeby ktokolwiek tutaj z wojskowych pozwolił sobie na zgubienie granatu, którego jakiś dzieciak później znalazł. Prędzej to mógłby być jakiś niewypał z wojny. To jeszcze, że ktoś mógł gdzieś wykopać jakiś taki niewybuch. Natomiast no to między bajki trzeba włożyć te wszystkie opowieści. Myśmy tego poligonu nie nazywali. On był po prostu poligon, tak? Idzie się na poligon i każdy wiedział, o co chodzi. Poligon na Brusie, no to później zdaliśmy sobie sprawę, że tą nazwę Pola Majerowskie, czyli nazwa pochodząca od właściciela Ludwika Majera, który tutaj w latach międzywojennych przekazał te swoje, część swoich posiadłości właśnie dla państwa na potrzeby urządzenia tu poligonu. Było dla mnie to zupełnie i chyba dla moich kolegów zupełnie nieznana nazwa. Być może, że dla mieszkańców tutaj Złotna prędzej, szczególnie tych starszych. No tak, ale o czymś zapomniałem i coś jestem państwu winien. Ta scena z przedziału, z pociągu i te słowa tam wypowiedziane, to jest oczywiście cytat z Cyrana de Bergerac, Edmunda Rostanda. I tak złowrogo tam naprawdę zabrzmiały te słowa. Ja później miałem okazję przypomnieć sobie właśnie je i ten fragment, kiedy oglądałem teatr telewizji Cyrano de Bergerac, gdzie główną rolę grał Piotr Franceschi. No świetnie grał, tak energetycznie i tam właśnie tak z emfazą deklamował właśnie ten fragment, że rozwal mu pyski, prój mu flaki. Jeszcze raz pojawia się deklamacja fragmentu Cyrano de Bergerac w momencie, kiedy nasz aktor już w salonie wobec takiej wspaniałej widowni, jakim jest Basia, deklamuje pozostały fragment. Gaskońskie oto są junaki. Carbona de Castelgelu. Bezczelni ugarze, zabijaki. Gaskońskie oto są junaki. Posłuchaj dalej zaraz. O, w każdym lot. Szachty dwóch. Gaskońskie oto są junaki. Carbona de Castelgelu. Orli, czapny chut, lwie klaki, wąs rysi, glut wilczego klu, w puch walą podły gmin wszelaki. Rozwal mu pysk i prój mu flaki, tak zowią się z krwawego chrztu krew, chłepcąc jak lwie szczeniaki. Rozwal mu pysk i prój mu flaki. No to nic innego, tylko pieśń kadetów. No nawet pasuje, że na poligonie to deklamuję, że wiesz państwu. Ta pieśń kadetów jest tłumaczona przez kilka osób i ona ma za każdym razem inne troszeczkę słowa, a to jest tłumaczenie Włodzimierza Zagórskiego i uważam, że chyba najbardziej trafne. No ciężko mi powiedzieć, nie znam francuskiego. Spod serca tekst. Kolejny raz miałem okazję słyszeć ten fragment w wykonaniu już Francuza rodowitego, Gérarda Depardieu, który właśnie zagrał Cyrana we francuskim filmie. Będę państwu opowiadał o tym filmie, natomiast zamieszczę pod moim materiałem link do kanału pani Klary, która tak pięknie potrafi opowiedzieć o tym. Ja się w pełni z nią zgadzam, ale mam obawy, że gdyby skonfrontować tutaj te moje pochwały na cześć tego filmu z jej opowieścią, no to moje wypadłaby bardzo blado. Zachowało się trochę tych starych budynków. Ten budynek tutaj przy wale przedziela właśnie wał tej strzelnicy z takim charakterystycznym okienkiem do obserwacji. Można było obserwować przebieg właśnie ćwiczeń. Mam nadzieję, że nie zanudziłem państwa tymi
moimi filmowymi wspomnieniami. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania innych moich filmików.